Zawsze kontroluj czas. Haribol. Chciałam porozmawiać z mistrzem o nowotworach, które teraz zbierają ogromne żniwo na świecie. Quiero hablar sobre los cáncer que ahora están en todas partes del mundo. Jakie przypadki raka mistrz uleczył? ¿Qué casos de cáncer tú curado? He curado muchas clases de cáncer. Różne rodzaje raka on uleczył. De sangre, de hígado. I de las mamas. Działaczkę, tak? Cáncer de sangre tu curado. Cáncer de leucemia, cáncer de sangre i cáncer de mama. I też raka piersi kobiety. I otro mucho. Uleczył i różne rodzaje raka uleczył. Czym jest ten rak? Czym on jest spowodowany? Con qué es provocado cáncer, tú puedes decir? El cáncer se provoca con una alimentación, como dije antes, una alimentación ácida. Jedzenie kwaśne provocuje raka. Kwaśne, czyli nie mówimy o cytrynie, tylko mówimy o czym? No hablamos de limón, pero hablamos de qué? No hablamos de limón. Pero hablamos de qué? Se puede hablar entonces de para curar, para limpiar y para deshacer todas las células negativas y que están enfermas, se puede utilizar el bicarbonato de sodio. Znaczy tą taką sodą, tutaj coś się nazywa w Hiszpanii bicarbonato. 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 Tym się leczy właśnie raka i... Różne rodzaje raka? Tak, tak. No dobrze. Ostatnio była głośna taka sytuacja, że znana aktorka Angelina Jolie... Stała una sytuacja, que Angelina Jolie, mój aktor famoso, zapobiegawczo usunęła sobie pierś. Por se caso, ella quitado su pecho. Ponieważ w jej rodzinie wszystkie kobiety chorowały na raka. Porque en su familia muchas mujeres tenían pecho de cáncer. Co mistrz o tym sądzi? ¿Qué tú piensas sobre eso? Todo eso es una política negativa. To jest polityka negatywna. Sí. Negatywna. Ella es influenciada por los Illuminatis y los reptilianos. Ona była po prostu pod oddziaływaniem Illuminatich i reptilianów. Y está puesta ahí como un muñeco. Ona jest tylko jakby taką kukiełką. Es un robot humano. To jest robot, ludzki robot. Se quita un pecho, ahora se quita el otro. Y ahora se va a quitar los ovarios. Teraz sobie utnie drugą pierś, a potem sobie wytnie swoje jajniki. Y así muchas mujeres van a seguirla. I tak dużo kobiet będzie ten przykład brał od niej. I los tesoros de la farmacia y de la medicina se van a llenar, a elevar. El tak, tesoro, el dinero. Także pieniądze tych firm farmaceutycznych po prostu pójdą w górę. Esta Angelina la están metiendo en política. I on po prostu con Clinton. Ona wchodzi już la w politykę Clinton. Z kobietą od Clintona. I la otra, są dos i ella tres, ya. La están preparando para que dé la cara al pueblo. Para que la gente la siga. Żeby ludzie brali przykład z niej. Ja właśnie też to tak odebrałam. Ella también recibido esto de esta manera como tú. U nas w Polsce en nuestro país, en Polonia, są takie narośle na drzewach. Są árboles u nas se crían como especie... To wygląda jak nowotwór drzewa. Como champiñón que está encima del árbol, sí, sí. Algo así. I u moich przyjaciółki en su amiga, obcinałyśmy to siekierą. Esto cortamos con una hacha. Potem gotowało się te... nie korę, tylko... Kuba. To nie chuba, nie. To są takie narośle, one są twarde. Aha. To nie są grzyby. Aha. To są narośle. Mhm. I ta narośl w środku, jak ją się ugotuje, 2 godziny, to jest lekarstwo na raka. A esto después cuando se cocina 2 horas, esto se puede tener para cáncer. Es como corteza de árbol. I tego w lasach jest mnóstwo. En este árboles, en Polonia es mucho. Ale tą wiedzę się ukrywa. Pero este conocimiento se esconde. I ludzie zbierają. I personas cogen. Na pierwszą dawkę. Para primer dosis. Lekarstwa na raka. Para medicamento para cáncer. 200 tysięcy złotych. 200 mil złoty. Sí, hay muchos productos naturales para curar el cáncer. Istnieje bardzo dużo produktów naturalnych, które raka mogą wyleczyć. Dużo drzew.
que la corteza, el fruto, że kora, czy tam owoc, czy la soja de los árboles, czy nawet liście tego drzewa, se toma i się wypije, się elimina spożyje el i to się eliminuje. Pero lo más importante para el cáncer, bardzo ważne na raka, es tener un cuerpo alcalino. Mieć puro, ciało sano, alkaliczne i, pensamiento sano. I mieć wszystko zdrowe, myśli i w ten czas nie ma takich problemów z rakiem. No właśnie, zawsze lekarze mówią to samo, że już się nic nie da, że tylko ta jedna dawka, ta strasznie droga. Siempre los médicos dicen que no se puede hacer nada, que solamente una dosis. Do kogo możemy się zwrócić, jeżeli mamy jakiś problem zdrowotny? A quien podemos acudir para cuando tenemos un problema de salud? Adiós. Do Boga. Dziękuję. Gracias, maestro. No hay otra cosa. Haribol. Muchas Haribol. Gracias. Haribol.